bycie jednym z tych odkryciów było dla mnie sporym zaszczytem. Gdy razem z moim ojcem przyszliśmy raz do stryja wizytą rodzinną, stryj pokazał nam zestaw odznaczeń, które w pewien sposób trafiły do niego. Te odznaczenia wzbudziły moje spore zainteresowanie, jako że jestem zainteresowany historią, zawsze była to moja pasja. Zobaczyłem to, co w Virtuti jest dosyć charakterystyczne, że na odwrocie są numery. Zacząłem je sprawdzać razem z dokumentami, które były także dołączone do tych odznaczeń i to, co zauważyłem, że jeden z numerów nie zgadzał się z tym podanym w legitymacji. Zaraz po powrocie do domu, korzystając ze spisu wszystkich orderów Virtuti Militari wydanych do tej pory, udało nam się ustalić, że to Virtuti, do którego nie udało nam się dopasować do żadnego dokumentu, należało właśnie do generała Wieniawy Długoszewskiego. Słyszałem o tym, że być może Wieniawa został właśnie z nim pochowany i to Virtuti dalej jest nieznaleziony i bycie jednym z tych odkryciów było dla mnie sporym zaszczytem. Thank you.